Dzień dobry, witajcie. Zadajecie mi różne pytania, cały czas dotyczące koronawirusa lub szczepionki przeciw COVID-19. Pytacie się, co sądzę na temat konferencji niezależnych lekarzy i naukowców i co sądzę na temat wypowiedzi kanadyjskiego wirusologa pana Bridla, który twierdzi, że białko S podawane w szczepionce jest toksyną, ponieważ uszkadza śródbłonek naczyń, kumuluje się, gromadzi w różnych narządach, może powodować w przyszłości różne choroby autoimmunologiczne, w tym autoimmunologiczne, czy uszkadzać śródbłonek naczyń, co miałoby prowadzić do również chorób związanych z różnymi narządami, ponieważ naczynia krwionośne zaopatrują w krew różne narządy w naszym organizmie, a nie tylko płuca. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konferencję Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, to ja nie oglądałem jej do końca, bo po 15 minutach stwierdziłem, że jest to bardzo nudne i wyłączyłem. Dlatego proszę Was, żebyście przesyłali mi pytania. Do tych pytań się chętnie odnoszę, do tych argumentów również. Tutaj dwa najczęstsze argumenty, które od Was otrzymuję w formie pytań, mianowicie co myślę o tak zwanym mechanizmie ADE, czyli Antibody Dependent Enhancement, czyli wzmocnienia infekcyjności, zakaźności bądź objawów chorobowych związanych z wytwarzaniem przeciwciał po podaniu szczepionki. I drugie pytanie, dlaczego szczepimy dzieci, skoro ponad 99% przypadków COVID-19 u tych dzieci ma rzekomo przebiegać łagodnie, a nawet bezobjawowo, a szczepionka przecież ma być tym preparatem eksperymentalnym, który nie wiadomo jakie ma odległe skutki. To są pytania, które najczęściej się powtarzają. Do tych się odniosę. Odniosę się również do rzekomej toksyczności białka S w szczepionkach, o której mówi kanadyjski wirusolog pan Bridle. Jeżeli chodzi o te dwa pierwsze argumenty, czyli o mianowicie zależne wzmocnienie infekcyjności, zależne od przeciwciał, czyli ADE, Antibody Dependent Enhancement, to po pierwsze, bo to jest również argument przeciwko szczepieniu, który często jest przez antyszczepionkowców wysuwany. Po pierwsze, w wyniku tego mechanizmu dochodziłoby do łatwiejszej propagacji, rozprzestrzeniania się wirusa, bo sam mechanizm polega, pokrótce, bardzo w uproszczeniu, polegać ma na tym, że przeciwciało łączy się z wirusem i zamiast neutralizacji, unieszkodliwienia tego wirusa, ten wirus dalej jest zdolny do zarażania, jest połączony z tym przeciwciałem, to przeciwciało później sobie gdzieś tam krąży, jest rozpoznawane za pośrednictwem receptora CD32, czy no, występującego na przykład na makrofagach, na komórkach immunokompetentnych. Ten region FC przeciwciała jest rozpoznawany przez receptor CD32 i to przeciwciało z tym wirusem jest internalizowane, czyli inaczej mówiąc jest pochłaniane przez na przykład makrofagi. Ale zamiast zniszczyć tego wirusa w środku, we wnętrzu makrofagów, on się tam namnaża i później opuszcza tą komórkę, a ponieważ makrofagi krążą w różnych miejscach, są tak zwane makrofagi tkankowe, które znajdują się także w płucach, one pełnią wtedy funkcję tak zwanego konia trojańskiego, czyli przenoszą tego wirusa do różnych miejsc i w ten sposób zamiast niszczyć, zamiast prowadzić do wyzdrowienia, prowadzą do jeszcze cięższej choroby, roznosząc tę infekcję. A to jest to zwane właśnie Antibody Dependent Enhancement. Ale po pierwsze, ten mechanizm dotyczy przeciwciał nieneutralizujących. Tak jak powiedziałem, fachowo mówi się o przeciwciałach neutralizujących, czyli mówiąc inaczej, te, które neutralizują, unieszkodliwiają, w cudzysłowie zabijają wirusa, niszczą go, a drugie to są przeciwciała nieneutralizujące, czyli te, które się wiążą z wirusem, ale go nie unieszkodliwiają, a mogą właśnie brać udział w tym mechanizmie. W mechanizmie ADE biorą udział przeciwciała nieneutralizujące. Te przeciwciała mogą powstawać na początkowym okresie choroby. Mogą to być przeciwciała, które powstają właśnie u osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, ponieważ sam wirus zawiera różne białka immunogenne. To nie jest tylko białko S, ale to jest białko N, czyli nukleokapsydu, białko M, czyli białko otoczki, białko
E, czyli białko otoczki, białko M, czyli białko membranowe, białko błonowe tak zwane. W związku z tym powstają różne przeciwciała i neutralizujące i nieneutralizujące. Te nieneutralizujące mogłyby faktycznie wspierać ten mechanizm wzmocnienia infekcyjności zależny od przeciwciał. Ale tak się dzieje u osób, które zachorowały na COVID-19. Bo w przypadku podania szczepionki mamy tylko białko S wirusa, a wiemy, że przeciwciała przeciwko białku S to są przeciwciała neutralizujące. Już na samym etapie odpowiedzi przeciwko białku S powstają przeciwciała neutralizujące, których miano stopniowo wzrasta. W związku z tym nie ma obaw, że szczepionka przeciw COVID-19 będzie nasilać infekcję, czy w wyniku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 będzie prowadziła do cięższych objawów na podstawie mechanizmu ADE. Bo nawet teoria temu przeczy. Przeciwciała przeciwko białku S to przeciwciała neutralizujące. Natomiast to, co my teraz wiemy, to wyniki badań klinicznych, które są prowadzone już ponad rok i wiadomo, że osoby zaszczepione chorują rzadziej, choroba u nich przebiega łagodniej, w związku z tym nie potwierdza się mechanizm wzmocnienia czy wzmocnienia tej infekcji, ciężkości przebiegu COVID-19 u osób zaszczepionych, jest wręcz przeciwnie, przeciwciała po podaniu szczepionki chronią przed ciężką postacią choroby lub w ogóle zapobiegają jej wystąpieniu. Powoływanie się zatem na teoretyczne mechanizmy ADE w momencie, kiedy mamy wyniki badań doświadczalnych, klinicznych na ludziach, które mówią zupełnie coś innego, to tak jak stworzenie jakiegoś stworzenie jakiejś hipotetycznej reakcji, tak, która ma gdzieś w chemii przebiegać, wykonanie doświadczenia, które temu zupełnie przeczy, doświadczenia praktycznego i twierdzenie, że ten hipotetyczny mechanizm przebiegu tej reakcji jest lepszy niż doświadczenie, które faktycznie naocznie zostało zaobserwowane. No więc to jest oczywiście jakiś absurd. Czyli podsumowując, nie obawiamy się mechanizmu ADE, czyli wzmocnienia zależnego od przeciwciał. Po pierwsze, dlatego, że przeciwciała przeciwko białku S, które jest podawane w szczepionkach, to są przeciwciała neutralizujące, a mechanizm ADE dotyczy przede wszystkim przeciwciał nieneutralizujących. Po drugie, dlatego, że mamy badania kliniczne, naocznie zaobserwowaliśmy, że szczepionka działa, zmniejsza ciężkość przebiegu COVID-19 lub zapobiega jego występowaniu, w związku z czym ten mechanizm ADE nie występuje. Koniec. Natomiast drugi argument, to, że u dzieci choroba przebiega łagodniej, niska śmiertelność, to jest argument krótkowidza. Ktoś musi mieć bardzo dużą krótkowzroczność, dlatego że u dzieci COVID-19 przebiega łagodnie, ale później pojawiają się powikłania. Powikłania w postaci PIMS, czyli ze zapalenia wieloukładowego, który dotyczy praktycznie wszystkich układów i narządów, czyli może powodować paraliż, niedowłady, tętniaki w sercu, potencjalnie śmiertelne, niewydolność nerek. Objawy ze strony różnych narządów, które mogą pozostać do końca życia. Więc faktycznie w statystykach śmiertelność jest niska, ciężkość przebiegu COVID-19 też dotyczy małego odsetka małych pacjentów, ale niestety powikłania, te, które nie wpisują się w statystykę śmiertelności czy w ciężkość przebiegu samej choroby, już niestety mogą i są poważne, mogą być poważne i są poważne również u dzieci, które przechorowały bezobjawowo. A odnosząc się do rzekomej toksyczności białka S, ja już to mówiłem częściowo, kiedy odnosiłem się do filmu pana Gadowskiego. Przede wszystkim teraz pojawił się ni stąd, ni zowąd niejaki pan dr Bridle, kanadyjski immunolog, który twierdzi, że białko S jest toksyczne, że ono faktycznie może powodować uszkodzenie śródbłonka i w związku z tym później uszkodzenie różnych narządów, prowadzić do wielu różnych powikłań. Ale niestety pan dr Bright się skompromitował całkowicie tą odpowiedzią, dlatego że przedstawia tutaj publikacje, które nie dotyczą w ogóle szczepionki przeciw COVID-19, ale dotyczą infekcji wirusem SARS-CoV-2 lub badań in vitro, które dotyczą badań nad białkiem S,
na tak zwanym pseudowirusie. I co ciekawe, po pierwsze, te badania nie dotyczą samej szczepionki, tylko dotyczą COVID-19, u osób, które zachorowały na COVID-19. A po drugie, co jest jeszcze większym paradoksem, autorzy tych publikacji sugerują, że szczepienie może przed tymi powikłaniami zapobiec. Więc zupełnie odwrotne wnioski wyciąga dr Bright i powołuje się zupełnie nie na te badania, bo one nie dotyczą w ogóle szczepień. U osób chorych na COVID-19, czyli zarażonych wirusem SARS-CoV-2, wirus może powodować różne powikłania naczyniowe, zakrzepowe, powikłania dotyczące wielu różnych narządów, czasami śmiertelne, czasami powikłania do końca życia. Mówiłem o tym w osobnym filmie. Natomiast białko S tego wirusa faktycznie może wywierać efekt cytotoksyczny na podstawie niektórych badań, pojedynczych badań in vitro. Natomiast zwróćmy uwagę, że odnoszenie tego do białka S w szczepionkach jest absurdem z kilku przyczyn. Po pierwsze, w czasie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w czasie COVID-19, dochodzi do zjawiska viral load, czyli wiremii. To znaczy, że tych wirusów w krążeniu obwodowym, czyli w naczyniach krwionośnych, tam gdzie jest śródbłonek, jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast po podaniu szczepionki nie mamy wiremii, w związku z czym to białko nie występuje w naczyniach krwionośnych lub pojawia się w śladowej ilości i zaraz znika. W związku z tym nie dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń i tych powikłań, które mają miejsce w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Czyli po pierwsze, szczepionkowe białko występuje w zdecydowanie nieporównywalnie mniejszej ilości, ponieważ mRNA szczepionkowe jest niereplikowalne. Po drugie, nie pojawia się to białko w naczyniach krwionośnych, w związku z tym nie uszkadza śródbłonka, więc nie może prowadzić do takich powikłań. Po trzecie w końcu, moi drodzy, jeżeli chodzi o szczepionki Pfizera, BioNTech i Moderny, to białko nie jest takie samo jak białko wirusowe. Ono jest częściowo zmodyfikowane. Jak przeczytacie sobie w karcie charakterystyki produktu leczniczego, to mRNA zawiera zmodyfikowane nukleozydy w ten sposób, że następuje tam substytucja, tak żeby powstały aminokwasy, dwie dodatkowe proliny, tak, które zatrzymują konformację tego białka w formie prefuzyjnej, czyli przedfuzyjnej, czyli przed wniknięciem wirusa do komórki. Jak to inaczej, prościej powiedzieć, jeżeli wirus łączy się z receptorem ACE2 na komórce, to białko S ulega zmianom konformacyjnym. Czyli po prostu zmienia się nieco jego struktura. A później jest cięte na dwie podjednostki, jednostkę S1, która łączy się z receptorem, i jednostkę S2, która ułatwia fuzję z komórką, za pomocą proteaz gospodarza. I udział w tym biorą dwie proteazy. Na powierzchni komórki to jest proteaza TMPRSS2, która powoduje, że wirus może dokonać fuzji już na powierzchni komórki, a druga to jest katepsyna L. Wtedy, gdy wirus w postaci pęcherzyka ulegnie endocytozie w endosomie, żeby uwolnił się, to katepsyna L musi go rozciąć, żeby ten materiał genetyczny wyszedł do środka. Generalnie białko S ulega zmianom konformacyjnym po przyłączeniu do receptora ACE2, czyli tego receptora, przez który wirus wnika do komórki. Białko szczepionkowe w szczepionkach BioNTech, Pfizera i Modernie zostało tak zmodyfikowane, to białko S, że nie ulega zmianom konformacyjnym, w związku z czym nie można porównywać tych dwóch białek w procesie naturalnego zakażenia i w procesie podania po szczepionce. Poza tym, jak czytamy w karcie charakterystyki produktu leczniczego dla szczepionek przeciw COVID-19, to białko zostaje zakotwiczone w błonie śluzowej, czyli nie dostaje się dalej do naczyń i nie uszkadza śródbłonka, ponieważ ono pozostaje w miejscu, tam gdzie jest mięsień, czyli komórka mięśniowa, i to na powierzchni komórki następuje prezentacja antygenu, tak? Czy przepochłanianie, przetwarzanie antygenu, prezentacja limfocytom B. I później wytwarzanie przeciwciał. W związku z tym te porównania są bez sensu. Dlaczego? Po pierwsze, podsumowując, dlatego że ilość białka S szczepionkowego jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku naturalnego zakażenia. Po drugie, że białko po podaniu szczepionki nie krąży w naczyniach, tak jak to ma miejsce w przypadku wiremii po naturalnym zakażeniu.
Po trzecie, dlatego, że białko szczepionkowe jest zatrzymane w konformacji przedfuzyjnej. I po czwarte, moi drodzy, dlatego, że białko S pozostaje zakotwiczone w błonie śluzowej, więc nie dostaje się do naczyń i ich nie uszkadza. I to są, moi drodzy, podstawowe różnice, które sprawiają, że nie możemy przez analogię twierdzić, że jeżeli białko S na wirusie jest cytotoksyczne, czyli działa szkodliwie, to tak samo szkodliwe będzie białko w szczepionkach. Moi drodzy, ostatnio mój wujek usiadł na fotelu przed telewizorem. Wielki brzuchol, bierze papierosa, bierze alkohol, pije, włącza telewizor i mówi: o nie, ja się nie zaszczepię. To może być szkodliwe dla zdrowia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.